Siemano! Jesteśmy po streamie halloweenowym i generalnie wiemy coś więcej o evencie wiemy jakie będą skiny między innymi finaliści, jerszej, ludzie, którzy wygrali już właśnie ten cały konkurs na który głosowaliśmy oraz powrót to V8 Generalnie też będę supportować się trochę tweetem bo on to właśnie wszystko fajnie zysklinował. więc będzie mi łatwiej wam pokazać linka będzie mieli w opisie do jego twittera ludzie mogli sami coś zobaczyć generalnie dość często ma wiarygodne info więc no, myślę, że takie podinkowanie będzie sensowne. I jeszcze taki szybki timeline dla Was, najbliższy, właśnie jakby nazwijmy to, eventów. Już 8 wychodzi nowy tego, event, jak powiedzieć, nowy update wraz z Liftem. Potem 17 wychodzi sam event halloweenowy, i 12 listopada wychodzi, dobrze mówię, listopada, zawsze trochę to mięle. Tak, listopada wychodzi Powrót 2 vs 8, i mówię, o tym wszystkim pogadamy na dzisiejszym materiale, a w zobaczmy sobie taki mini-trailer eventu halloweenowego. Więc, co generalnie, jak widać, event w sumie ma tą samą tematykę co rok temu, czyli Void. Czyli zbieramy sobie właśnie Void Pointsy, potem możemy wejść do Void'a i sobie po prostu zbierać jakieś tam nagrody. Rok temu były te gutuszki, wydawałem masę Blood Pointsów i odnawiałem na Mitem. W tym roku będą duszki, no to tutaj ich nie było widać, więc nie wiem, ale natomiast będą specjalne itemki. A my zaczniemy od tego, właśnie co się zmieniło, bo oni też właśnie coś nam mówili o właśnie eventie i czemu mi Mucha lata kuźwa? będzie mi teraz przeszkadzać, co nie? Anyway. Uh... Po pierwsze, mieliśmy właśnie do otwarcia w Wojda, tak? że musieliśmy wstawić właśnie punkty do Wojda i dzięki temu otwieraliśmy portal. Zawsze będzie jeden otwarty portal i będziemy mogli otwierać ich więcej. One nie będą się zamykać i nie będzie takiej, taką czasówką. kolejna rzecz to jest to, że będziemy na Wojdzie można używać Powerek. Żeby nie było czegoś takiego, że, o nie wiem, gramy nurską, misję możemy zrobić. Co zdaniem nie było takie złe. To jest na 1 z w grze i tam też nie było tego radiusu. I ten Void też nie był jakiś specjalnie duży. I takie mind game y można było robić cokolwiek. No była też tam taka trochę dla surwów. Dlatego Void dostanie takiego trochę reworka, Będą tam teraz palety, jak było widać w sumie. Tutaj, że jest paleta, będą właśnie szafki, skrzynki. Będzie po prostu bardziej rozbudowany Void. I co też można było zauważyć, to będą właśnie specjalne pałelki, w tym to miejscu było. Tak, killerze właśnie mogą użyć taki projectile, który zgani sawerora i też będzie tam, jak tam poleci ten projectile, to ma osłonę sawerolę, już pamiętam. A solwy mają taką. zasłonę dymną. Jak ją rzucą, to nie mają śladu, więc mogą spróbować w być killera. nie wydaje mi się, żeby ten item był jakiś super mocny, ale zobaczmy, jak wyjdzie w praktyce. I go będzie właśnie można używać, a raczej zdobywać w takim. A, nie wiem, czy sobie mi na krajerze. trailerze. uwagi do końca? Nie, to było wczoraj wcześniej. Znaczy nie będę go szukać. Będą dała się takie taka studnie, gdzie będziemy mogli wymieniać właśnie te punkty na itemy. Halloweenowe item, itemki. Ciekawe, czy będzie można je wynieść. Pewnie nie, to szkoda. Ale fajnie, mówię, bo w sumie były jakieś limitowane itemy, które można było wynieść. Na przykład właśnie jak mamy też w Brudebach, e, bulby, serum, czy też właśnie. Jak się jakiekolwiek z eventu. Więc Zagrania to będzie właśnie ten sam event sprzed roku, tylko trochę bardziej rozbudowany. I generalnie właśnie jeśli chodzi o skinki na Halloween, to mam właśnie Trickstera oraz Yunjin. Nie są to złe skiny, ale przecież ja wolałem z rok temu tego właśnie Knighta oraz Meg. Będą też oczywiście koszuleczki i pewnie stare będą kupienia. Potem bronię do Artis, Unknown, Knighta, Spirit, Singularity oraz Blighta. ze właśnie tej takiej Słodycz... słodycznej, nie wiem kto kiedyś jest sobie. Candy kolekcji po prostu. No i jeszcze jakieś banery patrzę, czy jest tego sporo. I właśnie mówiąc, o właśnie wygranych tego właśnie committee konkursu, gdzie głosowaliśmy, wygrał Unknown, mega fajny skinaj, w konstanty są jakieś skiny. Drecz duch, chociaż szczerze nie wiem, więc ja nic nie widziałem osobiście, ale okej, okay, nie jest to najgorszy skin. Oraz Singularity. Jak bardzo lubię Singularity i chcę, że miał jakieś skiny, to. Ten też osobiście mi nie siadł, nie jest jakiś wybitny, ale może niekiedy będzie lepszy, bo no nie mi się, ta grafika jest taka trochę bardziej candy, z tego określenie, taka kolorystyczna. Może w większości wygląda po prostu trochę lepiej, dajmy mu szansę oczywiście. No i no, jako surwy, no to mam Adama, Adam świetny skin, mega mi się podoba, nie mam z skina, gdzie on właśnie ma taki płaszcz z tyłu, jakby nie ma tego rąk w rękawie. Mamy Jake'a, który też mi się specjalnie podoba, jest mega duży. No i oczywiście wygrany Sable, to chyba nikogo nie dziwi, co nie? Patrząc na jej pick rate. Jeżeli o no to mamy... Kaczuszkę. Mamy czaszkę z... E, tego jak się nazywam. Boże, ja dzisiaj kupię wszystkie nazwy. Szapkom i... Kot. Ten kot mi się mega podoba grać, jest mega fajny. I banery. I demki. E, Entity Touch. No i... Kate na Koniku. Osobiście nie jestem zdaniem jakiejś insane, ale kilka skinów na pewno będzie mega ciekawych i fajnie będzie zobaczyć w grze. Oczywiście Void Collection się również rozszerza, mamy Adama, skiny, które są znani, taki bardzo mid. Zalina, która mega mi siada. Kate oraz Plaga, Pierwsze skin killera. Coś, coś mi w nim brakuje, coś jakiegoś takiego większego detalu voidowego. Mamy też oczywiście tricks and tricks, jak właśnie Dwight, czy uh, Jane. I tu mamy właśnie Sable oraz Michael Lekotka. Czekam aż będę widział te skiny wszędzie, co nie? Oczywiście Harold też również rozszerza. Mamy Pig. W końcu Slingel doczekał się. To jest najstarszy, który nie miał właśnie skina halloweenowego. I mamy Chuckiego i Nikolasa. Ale ja osobiście czekam na jakąś większą kolekcję defaultowych killerów bo mamy, mówię, unknown Singularity generalnie po prostu jest masę killerów, które akurat mają defaultowe i mogliby zrobić całą serię plajtowych skinów dla defaultowych killerów. Szkoda. Mamy również kolekcję Aliena, właśnie mam nowego Aliena i e, Ellen. <grywia> ja ten jest tak jak głupi, że wydał się głupi sobie. I to chyba jeśli chodzi o te same skiny tyle. No to mamy jeszcze właśnie o samego lifta Kolejny jest pokazywany w trailerze którego zaraz zobaczymy. Tu właśnie mamy Claudette, która jest za spoko. Jeff mi się mega podoba, tylko że osobiście maskę bym zdjął mu. Oraz Meg. I dwóch killerów. Tutaj mamy Artis. Oraz kolejny Annu skin. W końcu do są jakie skiny. Nie wiem, prawda. Patrzcie Anno ma aktualnie skinów. W tym czasie mega fajnie zobaczyć na niego skiny. I tu będzie jeszcze jakiś to Hadi. Tu będzie jeszcze jakiś to Dwighta. Tu będą Talita, Cozy Break i Renato. Fajna szupryna, mega mi się podoba. Mamy Clowna. Mamy też Trapera, Mega fajnie wygląda. I mamy też Spear, to jest moim zdaniem, mid. I nie wiem, moim zdaniem najgorszy skin, jaki na wyszedł chyba, co to jest. No i generalnie tutaj macie niby opis tych wszystkich, kiedy wychodzą te skiny. Niby tu siódmego, jest Speaky Good Grade of Singer. mi się, że to jest chyba błąd, chyba ma być ósmego. To kiedy po prostu wyjdzie sam update muszę to mucha mi latać No jakaś mucha mi tu wpadła, co nie? Z tego mam być Void, teraz jest and Treats, 23, tutaj mam model Tales, 30, Clown, Alien 7 i November 12. I właśnie mówię, że wszystko tego tweeta podnikuję wam w opisie, jak nie zapomnę, jeśli właśnie te same skiny. No i mówiąc też o skinach, to zajdźmy do samego lifta. Traileru. Ja skin są naprawdę mega fajne liczba tego lifta. Czy wam pokazywałem że to właśnie przeliski Liskina lifta. Sam ten skin właśnie... Drakuje uh, jak widzicie, on też ma specjalne moli. też rzuca z urbę ja chcę. Generalnie wydaje mi, się, że to będzie potencjalnie najlepszy lift TPD uh, od dłuższego czasu. Tak faktycznie najlepszy, najlepszy w sumie nie wiem, ale no będzie miał skin swoje specjalne mori za free jako taką, więc to jest mega, mega e, fajne. I coś jeszcze chyba się powiedzieć, ale zapomniałem. <grym> ale oczywiście, no, trzeba po prostu na niego poczekać i dowiedzieć już 8. No i właśnie powrót samego 2V 17 i tutaj niestety nie pokazali zbyt dużo, natomiast opowiem, co oni generalnie mówili. Czyli tak, oczywiście mamy poprzednik killerów pięciu i dają trzech kolejnych, Spirit, Slinger i Blight. No i nie wydaje się to zbyt dużo, prawda, że nie jest to jakaś, jakoś tak super dużo, no ale ok, szybko wraca to v ale devsi mówią, że chcą zrobić klasy dla killerów, Czyli na przykład, nie wiem, będziemy mogli sobie Billim yy, wziąć większą skrętność, ale na przykład, nie wiem, wolniej biegamy, tak? Czy będą game posuwać się takie możliwości customizacji killerów? Nie wiadomo, jak będą bardzo tego odmieniać się między sobą, ale będą po prostu jakieś nowe możliwości, co spowoduje, że po prostu killerów jako tako, zamiast mamy niby ośmiu, powiedzmy, jak mają tam chyba do 4 klas, nie wiem, czy mamy 4, to po prostu nagle mamy 32 rodzaju, więc to jest mega, mega fajny pomysł i o tym już też sobie osobiście myślałem. Defi też zauważają, że kolejki są problemem i że no, wszyscy są grać killerem i nie diwota po prostu killer jest co, nieważne, jest co najważniejsze to, są, że znajomym, ale już był na dłuższą metę ciekawszy, bo sól to jest po prostu kręcenie gena, dwóch się goni i tyle. Więc teraz defi chcą właśnie pozmieniać, to no, kuć ład temu, aby nie się sprzedawać. Będą chcieli pozmieniać to, żeby Sur był ciekawszy do gry. Wyznają abilitki klasą. Na przykład jedna z tego klasa będzie mogła tego tworzyć palety. Druga będzie mogła leczyć tego na blisko, jak dobrze rozumiem, takiego sylindra dawać. E, Jakaś kolejna klasa będzie miała jeszcze inną możliwość. To jest mega, mega fajne. I również to, że teraz killerzy będą mogli dostać palet save, czy też flashlight save. Część ludzi to przeszkadzało, że właśnie nie można było saveować i do. To... Usuwało jakby kolejną możliwość interakcji z killerem Więc to przewracają i ma być trochę jak właśnie na Halloween Że po prostu wieszamy surwa jak go tylko złapiemy Mam nadzieję, że to jest trochę lepiej zbalansowane, bo z Halloween było z tym trochę pro... Znaczy z Halloween, czemu mówię znowu Halloween, wczoraj sobie to złapałem również Jak na rocznicy, że wciskamy Q i wysyłamy surwę najbliższy Hack Z tym był trochę problem na właśnie event więc mam nadzieję, że tutaj trochę lepiej to zbalansują, żeby nie było z tym problemów, ale po prostu pale save'y i flasze save'y mają wrócić, więc fajnie, że będzie w końcu właśnie trochę więcej interakcji. I również usuwają metę na slag, że kierzy slagowali i nic nie mogli zrobić. Teraz właśnie jak się naładują abilitki z tym surwom specjalne, to będą mogli po prostu zamiast użyć te abilitki właśnie, nie wiem, powiedzmy jak stoją, to będą mogli też również je użyć jak leżą, żeby po prostu się podnieść. Więc kierzy będą wymuszeni, żeby właśnie jednak tych surworów wieszać. I to jest akurat mega, mega fajnie. Ich są, żeby właśnie Só był ciekawszy do gry i z tym się mega zgadzam, bo po prostu na dłuższą metę tam po prostu gena, lubowałeś się z killerem na moment i tyle. To było dosłownie tyle. Ale weźmieni już te habilitki, bo miał zachętę żeby z różnymi klasami, bo miał właśnie jakieś specjalne abilitki. Będzie po prostu interakcji więcej i to jest na mega, mega plus. I chyba tak wszystko, omawiając szybko, omówiłem, co. Chciałem, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak jeszcze może tutaj przejadę, zobaczyć, czy czegoś nie zapomniałem, ale chyba nie. Więc jeszcze raz przypominając, generalnie tak, 8 już wychodzi update właśnie z e, tego się nazywa liftem. Potem 17 mamy Halloween i 12 listopada mamy 2v8. Więc no, tyle z materiału. Trzymajcie się i do następnego. Bye, bye!